Cześć Mariusz Maniek, dzisiaj elementy taktyki policyjnej. Akurat na dniach sytuacja, kiedy policjant Wydziału Ruchu Drogowego został zaatakowany przez agresora, który miał w ręce tulipan, tak? Czyli butelka szklana rozbita i szedł w jego stronę. No, nie ukrywając, policjantowi trochę zabrakło nie tyle co doświadczenia, ale wyszkolenia, aby móc przeciwdziałać agresorowi i powiedzmy ostatecznie użyć broni palnej. Chciałem pokazać elementy związane z użyciem pałki teleskopowej przeciwko agresorowi. Broń ostatecznie. Teraz pokażę właśnie element, kiedy dobywamy pałkę teleskopową i chcemy jej użyć przeciwko agresorowi, który ma tą butelkę, tak? Otwieram, wydaję polecenia. Odłóż butelkę, odsuń się. Jeśli właśnie zbliża się, nie reaguje, używam pałki teleskopowej atakując, tak? Czyli atakujemy głównie przedmiot niebezpieczny, który ma w ręce, rękę trzymającą, ale też drugą rękę, głowę jeśli trzeba, ale tylko i tylko ostatecznie, chociaż w tej sytuacji, jeśli można by powiedzieć, było zagrożenie życia policjanta, więc on mógł też atakować na głowę. Ale skupiamy się bardziej też na nogach, żeby go osłabić. Teraz chcę pokazać to na pałce w rzęsie, czyli softcie, kiedy bardziej możemy sobie atakować agresora, tak? Czyli musi być zmęczenie policjanta, musi być ten stres. On też będzie atakował mnie tą butelką, czyli całość. Trzymasz tą butelkę? Tak. Atakujesz? Tak. Odsuń się. Otwórz tą butelkę, połóż się na ziemię się połóż. I właśnie o to chodzi. Trzeba pracować, trzeba być ofensywnym. Jeśli się nie szkolisz, nic nie robisz, no to nie dziw się, że ostatecznie musisz użyć broni służbowej palnej. Dzięki, to na tyle. Zapraszamy na treningi do Israeli Combat System Training Center, między innymi też na taktykę policyjną. Trzymajcie się, cześć.